Czy polscy artyści pop potrafią się bawić bez używek? Bo kiedyś zadałem to pytanie Margaret i ona powiedziała mi, można się myć bez mydła, ale po co? I teraz mnie ciekawi, czy ty masz równie odważne... Nie, wiesz co, w moim przypadku to chyba jest tak, że ja bardziej w tą drugą stronę, że chyba bym się bała po prostu za bardzo, że nie wiem, się potknę, że zapomnę tekstu, cokolwiek, więc aha, u mnie to raczej działa w tą drugą stronę. I to nawet, znaczy? Nawet moi muzycy się śmieją, że u mnie jest czasami jak oni to powiedzieli, że się czują czasami jakby grali w przedszkolu czy coś takiego. Fajna rekomendacja. No, to, ale lubią mnie też, ja też ich lubię. A w jakim oni są wieku? 6-12? Nie, około 40. Rozumiem, czyli tekst pod tytułem Być znowu tam, to nie jest tekst, który powstał pod wpływem alkoholu. A tego nie powiedziałam. Ale zrozum, my mamy dobry research, wiemy. Starsa mi mówiła, że żeby wejść na odpowiedni poziom, po prostu upijałyście się. Tak powiedziała ci? Tak. Nieprawda. Znaczy, może ona udawała, no ale mówiła, że ty leżałaś absolutnie. I to jest piosenka o tym, że byłaś w toalecie i mówiłaś, nie pójdę tam. No. Mówi to autorka tekstów. Ja po prostu... No dobra, to jak już Starsa powiedziała, no to co ja mogę powiedzieć? No to jak było, powiedz naprawdę. Nie, no tekst ten powstawał faktycznie z Sarsą, ale nie byłyśmy ze sobą obok siebie. Mailowałyśmy do siebie. Aha, rozumiem. Tak. Rozumiem. I co to znaczy to tam? Wiesz co, zależało... Bo... Każde zdanie zaczynasz od wiesz co. O, okej. Okay. No. To chyba powinnam coś z tym zrobić. Nie, no, co drugi gość tak mówi, tylko tak, my to tak zmontujemy, że będzie tylko wisz co. I gość wtedy po prostu ma do mnie pretensje, że wisz co, jakoś słabo wypadłem. Dobra.